Siemaneczko, witajcie na naszym kanale. Ja jestem Amanda. A z tej strony Lenka, TikTokerka. Tak, jest ze mną Lena i dzisiaj co będziemy robić? Będziemy ozdabiać nasz salon. Ja starałam się to w miarę ogarnąć, ale widzicie, Lena chodzi, rządzi i ten. I mi cały czas bagani. Lena, możesz wszystko pozbierać ze stołu rzeczy? Będziemy ozdabiać balkon i dom. Tak naprawdę to dom balkonu. Zobaczymy, co nam się uda wymyślić. Ja mam plan właśnie na tamtą ścianę, na tą, ale nie wiem, czy mi wyjdzie i mam plan na poręcze z balkonu. Ja w ogóle byłam pewna, że jajka się święci w niedzielę i teraz robiłam live'a i mi tam napisaliście, że w sobotę i dobrze, bo wyobraźcie sobie sytuację, że ja sobie w niedzielę idę z koszyczkiem do kościoła, jak Boże, ale bym gafę walnęła. Tu mamy te rzeczy z wczorajszego filmu, który... Ja tu sobie sprzątam. Tak, Lena sprząta tam ze stołu. I mamy rzeczy z wczorajszego filmu. Mamy obrusik, znaczy bieżnik, mamy świąteczny, czy nie świąteczny. Z motylki chyba. Więc taki wiosenny. Będziemy go dawać teraz na odcinku na stół, ponieważ do śniadania pewnie by nam się ubrudził. I tak on tak był tylko. Bierzemy nożyczki, bierzemy taśmę, bo może nam się przydać. No, może nam się przydać, bo żebyśmy coś przykleili. I pada deszcz, strasznie. No, bardzo. A mama jeszcze w spódnicy ubrała, brzydko u nas jest pogoda, taka niezbyt ładna, zimno to. Mój zamysł jest taki, żeby sobie to tutaj owinąć. Jakby na takim czymś tam, ona. No, chciałam to jako życie, tak. Ej, ale to fajnie jest, bo fajnie jest... Pół balkonu? I fajnie jest, bo... Te jajka, jak się nam urwią, to można je tak przykleić. Co, będziemy mieli po balkonu, czy po prostu teraz tam i tu na środku będzie pusto? No może być na środku przecież pusto, bo tak będzie fajnie wyglądało chyba. No właśnie, problem był taki, że nie było więcej tego i kupiłam dwa. Wiedziałam, że mi się nie zmieści, ale nie sądziłam, że będzie aż tak mało tego, patrzcie. Tu mam jedne, tak z bliska wam pokażę, ale ozdobiłam, no fest. I tu drugie. No dobra, ozdobione. Jest wielkanocnie. Ja bym na przykład nakleiła te naklejki w ogóle nie na szyby domowe, tylko na szyby te, ale ja nie wiem, czy jak deszcz nakapie, to czy one nie ześlizną się? Chyba się ześlizną. Ale tu nam deszcz nie kapie, bo tu ma daszek. Prawie. Idziemy obczaić resztę tych dodatków. Biorę moją taśmę, bo tu mi się nie przydała, ale przyda mi się w domu na ścianę. Nam będzie potrzebny. Tak. Nie wiem, gdzie go postawić. Dobra, ja biorę baterię i sprawdzam się. Mam nadzieję, że będą działać te lampki, bo jak nie będą działać te lampki, to się bardzo zdenerwuję. Działają! Pierwsze działają. Ale ładnie wyglądają, ładnie. Pierwsze działają. O nie, braknie mi jednej baterii. Działają drugie. Zero baterii. I trzecia para jajeczek nam miga. Ja zaraz przyczepię jajeczka, a Lena idzie przykleić... Takie i chyba takie jeszcze. Gdzie przyklejamy na te nasze brudne okna, które nie są umyte. A jak zajączek do nas przyjdzie, my nie mamy choinki. To jest na święta Bożego Narodzenia, bo mamy Wielkanoc. Myślałam, że będzie a gdzie zajączek da nam ten? Schowa. I będę szukała! Tak, ja go sobie rozłożę jednak, żeby już wiecie. No, myślę, że się nie pobrudzi. Aż tak. Dobra, mamy taki bieżnik i w sumie dobrze, że on nie zwie żadne jajka, bo jak mówiłam wam w ostatnim odcinku, że ja lubię rzeczy praktyczne,
które mi się tam przydadzą i tak celowałam, a to w sumie mogę mieć na stole zawsze, nie? My święta spędzamy z Leną same, więc tak naprawdę dla nas to będzie dzień jak każdy inny, z tym, że Lena będzie miała prezent od Zajączka, a ja będę miała... Mama mi mówi, że Zajączek nie... Nie, ale ja jej nie wierzę. Co? Mama mówi, że Zajączek nie istnieje. Jak nie istnieje? Istnieje. Ja największe nadzieje pokładam w całym tym strojeniu w tej ścianie. No i chcę je przywiesić właśnie na ścianie, żeby to, powiedzmy, zrobiło taką kurtynę. Jak ja to zrobię, kurtynę z tego? Przecież... No nie dam rady. Ostatnia? Tak. Ostatnia i mamy naklejki na szybie. Pieni zawsze na święta z choinek kradnie bombki. Bombki, a to ona myśli, że chyba to są. Zostaw jej, nie wolno. To są jajka, nie piłki. Jajka! A do ciebie Zajączek Fini przyjdzie? Chyba nie, bo właśnie grzeczna. Dobra, idę próbować to odplątać i jak się z tym pomęczę, to widzimy się. Dobra, muszę po prostu pościągać te jajeczka. O, i ten, i potem je ponabijać na nowo i odplątać sobie to. Dobra, ogólnie lecę szybko taksówką do tego sklepu, gdzie kupowałam te jajeczka, bo popsuło to moją koncepcję, to, że w ogóle nie przemyślałam tego kupując to. Nie wiem, czy myślę, czy mam mózg. No, więc zamówiłam taksówkę, nie wiem, czy to będzie jeszcze otwarty, bo nie wiem, czy on nie jest do 16, a jest 16 za minutę. Więc no nic, no mam nadzieję, że będzie otwarty i że uda mi się kupić tak jeszcze, nie wiem, z 3 paczki tych jajek, albo wezmę wszystkie, jakie będą. No, bo chcę sobie zrobić taką samą ścianę, jakby taką kurtynę z nich. Dobra, taksóweczka czeka, więc widzę się z wami pewnie już w domu. Dobra, ej, sklep był otwarty, na szczęście. I kupiłam jajka, ale niestety z tych, co wcześniej kupowałam, została ostatnia paczka, więc ją wzięłam. Wzięłam jeszcze 3 paczki innych i one są takie, kurde, wyraziste kolory, takie mocno różowo jakieś tam. No i nie wiem, no spróbuję sobie to jakoś tak poprzeplatać, żeby to wyglądało ładnie, ale tak naprawdę zobaczymy, jak wyjdzie później po prostu. Widzicie, te są takiego koloru, a te są takie blade. Ale jakoś to pomieszam i myślę, że będzie ładnie wyglądać. I zapomniałam kupić baterii. Przypomniało mi się później i poszukam, a jak nie, to po prostu pójdę znowu do sklepu i kupię baterię, ale na razie sobie próbuję po prostu je poprzyczepiać. No. Lecimy z tym koksem, bo naprawdę mało czasu. Jak zawsze mało czasu. Nic nowego u mnie. Jedna dobra wiadomość, bo tu są baterie w zestawie. Więc tu mamy baterie, to brakuje nam tylko 2 baterie. To może znajdę je gdzieś w domu. Pierwsze jajeczka wiszą, to jest zamysł właśnie. Teraz muszę te ponabijać wszystkie na te lampki i powiesić obok siebie. Tak przeplatać po prostu te kolorowe z tymi niekolorowymi. No bo tak musi być. Udawajmy, że taki był mój plan od samego początku po prostu. To tutaj się nic nie dzieje przez przypadek. Ale patrzcie, ładnie to nawet wygląda. Mega fajnie, co? Tylko tu nie mam baterii jeszcze, ale albo znajdę, albo dokupię po prostu, jak pójdziemy do sklepu. Czekaj, bo muszę... Ale nawet fajnie. I bardzo ładnie wygląda, jak Zajączek do nas przyjdzie. To na przykład, wiecie, będziemy... zobaczę to i że bardzo ładnie. Ale ładnie to wygląda, no nie? I no. Przy kozach możemy sobie zdjęcia robić. O! Czekaj, muszę stanąć tu, żebyś była wyżej. Uważaj. Ale super. Bardzo ładnie to wygląda. W ogóle na żywo to wygląda lepiej niż w kamerze. Fajnie, taki klimacik się teraz zrobił. Dobrze, że pojechałam i dokupiłam. No wiadomo, powinno być jeszcze tutaj, ale i tam może... Ale nie było już, ja jak kupiłam wszystkie, które były. Myślę, że ten, że porobimy sobie swoty na tej ściance. No przynajmniej ja na pewno. Ogólnie takie jajka kupiłam, ale teraz nie ma takich baterii nigdzie i... Znaczy nigdzie, w sensie nie mam jeszcze czasu wyłazić. I one po prostu nam będą tak stały, wiecie. Tutaj już, tu widzicie, tak się właśnie u mnie jest. Kuku, krzyżyk. Świetnie po prostu, a ja schodzę i sprzątam. Będzie nas Zajączek i będzie sobie, myślę, że on sobie będzie stał na stole. O, dołożyłam sobie serwetki. No, ale koniec końców, jak tu damy po tym jedzenie, pewnie mocne, to nie będzie miejsca na to. No ale nic, jestem najbardziej zadowolona ze ścianki. Ja też.
I co? No i kolejna rzecz, o której zapomnieliśmy, kupić mazaków. Mazaków, farbek do pisanek i w ogóle. I stwierdziliśmy z Leną, że poprzyklejemy naklejki na jajka ugotowane. Mazaki, bo i tak tych pisanek nie będziemy jeść. One będą, będziemy jeść. Nie będziemy robić pisanek na filmie, ponieważ nie będziemy mieli ładnych pisanek. W tym roku, mieliśmy w tamtym roku przepiękne, bardzo to mieliśmy cudne. A w tym roku będziemy mieli zwykłe jajka ugotowane, bo przyklejamy na nie po prostu jakieś losowe naklejki. Jak znajdziemy naklejki w tym domu w ogóle. Godzina prawie 18 i ja jestem tak już głodna, bo zjadłam tylko taki mój chlebek ryżowy o chyba 5:30 i już naprawdę potrzebuję jedzenia i jeszcze muszę iść do sklepu, ale pierw zjem, potem pójdę do sklepu. Dzisiaj to już koniec przyzdabiania, tutaj nasz zając sobie stoi tutaj. Myślę, że tu on będzie stał albo gdzieś przyłożymy. Jeżeli coś dołożymy w domu, to pokażemy wam to na odcinku, jak po prostu będziemy spędzać Wielkanoc. O nie, odwiewa mi tam. O, to był zły pomysł. W dzisiejszym odcinku to tyle, dajcie znać, czy podoba wam się moja ściana nowa w domu. I co, nie zapominajcie o subskrybowaniu tego kanału, bo filmy pojawiają się codziennie. Zostawiamy łapeczki w górę. I co, i zapraszamy na mojego Instagrama i na mojego TikToka i widzimy się w następnym odcinku. Najważniejsze, chciałabym wam życzyć zdrowych, wesołych, cudownych świąt. Spędźcie je po prostu w przyjemnej atmosferze. Odpocznijcie sobie. No, i jeszcze Lena. No i super prezentów od zajączka. I jeszcze Lena. To pa!